Dzień dobry, państwo prosiliście mnie nieraz, żebyście podsyłaliście mi w ogóle ten filmik, żebym się do tego jakoś odniósł, więc oto jestem. Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Zacznijmy może od tego fragmentu, żeby was w kontekst wprowadzić, który najwięcej tutaj, który najwięcej tutaj mówi i nie będę go jakoś ucinał, tylko puszczę wam po prostu tą minutę. Wszyscy narzekają, bo przegrywałem. Nie, nie wszyscy narzekają, ale, ci, ale narzekacze to zwykle ci, co przegrywają do, do Minelus. dokładnie tak. To jest. Myślę, że community FIFA jest tutaj pod tym kątem najbardziej delusional, jak to się mówi. Bo na przykład, jak przegrywasz w CS albo w Lola, to wiesz po prostu, że przegrywasz, bo jesteś słabszy. Ludzie, jak przegrywają w FIFA, nie są w stanie tego przyznać, że są słabsi. Nie. Handicap, wylewy, gra mi źle podaje, rywal mi ofarta, delay mam, nie da się obrócić zawodnikami. To jest. Niestety Community FC, nie? W większości, nie mówię, że wszyscy, ale w większości, nie? Czy jak ludzie narzekają jak wygrywają? Nie wiem. Ale że na co narzekają, no? Ja że też na przykład narzekam, tak, ja też narzekam, że... że znerfili triwele, to moim zdaniem... To nie ja robię te ciecia, jakby w co. ...w sposób je znerfili. Nie jest to moim zdaniem odruch, to też narzekam, no ale to jest zupełnie co innego. Zupełnie inny rodzaj narzekania niż... taki niekonstruktywny, oparty wyłącznie na... Empirycznym doświadczeniu gry i na własnych subiektywnych odczuciach. To już nie pasuje do teorii. Ale to nie jest żadna teoria. Ja mówię tylko, jaka jest prawda. No. Mówimy o konstruktywnym narzekaniu w programie i balizacji streamów, a nie takich każołów jak ja. Dobrze. Konkretne przykłady do memes. Którzy i na co na co narzekają? Bo to, ja nie wiem, o, co w ogóle, o czym Ty w ogóle mówisz teraz. Na co się narzeka? Ja mówię o przykład. Ja daję przykład. Uwaga. Przykład jest taki. Ktoś pisze, co się dzieje po aktualizacji? Nie da się grać. No nic się nie dzieje, bo te aktualizacje nic nie zmieniają w kontekście gameplayu. I to jest przykład takiego narzekania. Na bazie tego, że się mecze przegrywa, jest wewnętrzna frustracja. Bo grałem też, na przykład, w CSa, grywałem też trochę w Lola, i tutaj jest i, i, i widzę, jakie jak jest, jak jest, na przykład właśnie podejście graczy. I uważam, że tutaj skill jest najmniej szanowany w tej grze. Twarda mechanika jest najmniej szanowana w tej grze. Nie ma takiej sytuacji Portos, że nie ma takich sytuacji, że na wprost ciebie zawodnik i zawsze go wyprzedzisz. Nie ma sytuacji. Takiej... Dobra, i tutaj już się zaczyna motyw, który jest przez resztę filmu wałkowany, w zasadzie nic więcej się tu nie pojawia. Motyw tego, że ludzie tam piszą, że zawodnicy, którzy są wolniejsi są wyprzedzani przez... Znaczy nie, zawodnicy, którzy mają więcej pejsa są wyprzedzani przez zawodników wolniejszych na linii prostej i dlaczego coś takiego się dzieje, że czasem się odpala coś takiego, że jeden zawodnik się biegnie po prostu dwa razy szybciej niż zawodnik obok. Ten temat mnie aż tak nie interesuje. Wydaje mi się, że, że zdarzały mi się takie sytuacje, w których jakiś zawodnik, którego bym nie podejrzewał o to, wyprzedzał mojego zawodnika, którego statystyki wydawały mi się są lepsze, który był dobrze ustawiony, którym biegłem na wprost, ale na pewno nie będę się o to wykłócał, bo to są bardzo sporadyczne sytuacje, nawet jeśli się takie zdarzają, więc to nie jest dla mnie nic ciekawego. Natomiast co jest dla mnie tutaj ciekawe. To jest to, co wcześniej BJ mówił. To znaczy, najpierw mówi o tym, że nie jest fanem tego, w jaki sposób triwele zostały znerfione, a potem mówi, że aktualizacje w gameplayu nic nie zmieniają. No to jak to jest? To te aktualizacje nic nie zmieniają, czy jednak nerfią albo podkręcają pewne rzeczy? Czy chodzi o to, że nic nie zmieniają pod tym kątem, że się nagle psuje gra? To jest dla mnie kompletna bzdura. Nie wiem, jak można grać, to BJ później mówi w tym filmie o tam FIFA 11, kiedy zdobył tam mistrza, czy... czy nie pamiętam chyba, mistrza Polski. Jak można grać tyle lat w tą grę i twierdzić, że aktualizacje, które są wprowadzane w ciągu roku, nic nie zmieniają? Każdy, kto gra w tą grę, każdy, kto gra w podobną grę, nie. Nie, CS nie jest podobną grą do EAFC ani do FIFA. Ja mówię o grach typu NBA 2K, mówię o Pro Evolution Soccer eFootball. Zna ten mechanizm, że jak gramy w tą grę przez kilka miesięcy, pół roku, przez nawet 7 miesięcy, w pewnym momencie wchodzi aktualizacja, która powoduje, że gra się tragicznie, że chaos na boisku jest... 3 razy, albo nawet i 5 razy większy niż mieliśmy wcześniej. Ilość randomowych sytuacji jest o wiele większa, że e, ilość meczów, w którym my oddajemy 10, strzałów na nas przeciwnik 2 i wygrywa 2 do 1. I w momencie, gdy e, BJ to podważa, że tak nie jest, to jest dla mnie e, trochę, powiem wam, szokujące, bo no nie wiem, to jest taka wiedza, że tak powiem, e, ogólna. Ja tutaj przy okazji widzicie się, przestawiłem, żebyście go lepiej widzieli. Wracam na swoją pozycję, e, więc tak, więc. To chciałem powiedzieć na ten temat. Zresztą widzę, że ludzie, którzy są w komentarzach, e, e, piszą o tym, że częściej czuję, że walczę z grą, by, by nie przegrać nic z przeciwnikiem. E, e, ta gra to wielka niewiadoma. Handicap jest na 100%. Ja, ja też się z tym zgadzam. Przecież nawet na TikToka wrzucałem wam filmy, w którym wam mówiłem, że e, czasami e, zmienia się e, gra o... 180 stopni, jak zrobicie zmiany w trakcie meczu, że wam nic nie idzie, że nie, czujecie, że manualnie macie przewagę nad przeciwnikiem, ale cały czas brakuje tyle, żeby gdzieś wam ta piłka przeszła. Robicie zmiany, i w ciągu 10 minut trzeba się bramki. ja takiej sytuacji miałem na streamie, ich miałem pełno. Zaraz Bajot mi powie, że on przecież nie mówił, że handicap czegoś takiego nie istnieje i tak dalej. Ale całym swoim filmem daje przekaz, że skill ma tutaj na wszystko wpływ, i później sam powiedział w tym filmie, że. Że skill fifty jest najmniej szanowany. No dlaczego? No bo ta gra jest po prostu o wiele bardziej losowa niż te, które wymienił wcześniej. No dla mnie to jest logiczne. No przecież no, właśnie dlatego tak jest. No to jedno wynika z drugiego, nie? Aktualizacje nic nie zmieniają, że tu z skillem można ugrać wszystko i tak. Weir Gang wygrywa 300 spotkań pod rząd. Tak, te rzeczy się zdarzają, ale dla mnie to po pierwsze, jeżeli masz najlepszy skład możliwy i Ogromne umiejętności, takie jak ma na przykład Wargang, to jesteś w stanie te losowe sytuacje zniwelować do minimum swoim skillem i tam skład to jest jakiś tam procent tego, ale swoim wielkim skillem. Natomiast to nie oznacza, że one się nie dzieją. To jest moja opinia na ten temat. Beiot tam mówi też o tym, że okej, okay, jak są takie sytuacje, to mi podsyłajcie. Zresztą mogę wam ten fragment pokazać, żeby nie było, że sobie wymyślam. Czekajcie, to będzie gdzieś to później. Ja to prosiłem już chyba z. No nie, wiem, ja to proszę w sumie od 5 lat. Jak u jest taka sytuacja, ale nie nagram ci, bo yy, dziecko mi zabrało telefon, bo nie mam aparatu w telefonie, bo mam Sony Ericsson K310. Nie nagram ci, bo nie mam jak tego nagrać, bo nie potrafię. Proszę od pięciu lat o klipy, żeby zobaczyć jak to wygląda z nagranym padem i tak dalej. To jest bardzo proste, wystarczy włączyć pad na konsoli, nagrywamy, pokazujemy. No nie można, niestety, nie da się. Nie otrzymam czegoś takiego. Ja mam o wiele prostsze wytłumaczenie na to, dlaczego taki nagrań BJ nie otrzyma. Bo się ludziom nie chce, bo mają to w. w Pizie kurwa. Ja też bym miał to w. w Pizie kurwa, bo mnie wstać na wszystko. Kogo obchodzi jakaś prośba tam jakiegoś chłopa z internetu o to, żeby mu wysyłać dowód na to, o czym wszyscy normalnie wiedzą i o czym mówią, że takie rzeczy się zdarzają? Jak chce sobie zobaczyć takie klipy, to niech wejdzie na Redditas i AFC. Naprawdę, ludzie tam wrzucają takie niestworzone rzeczy, że komuś piłka prze, przez nogę przenika, albo no, 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 no. Słuchajcie, chyba, że to chodziło tylko o, o tą sytuację z tym, że jeden gość wy, drugiego wyprzedza, tak? I ma mniej tempa, albo coś tam. Spoko, to jestem w stanie zrozumieć, ale wydźwięk całego filmiku jest tak, jakby te wszystkie sytuacje ludzie sobie tłumaczyli, wiecie, i ja... Mówię, e, dla mnie to nie jest jakaś wielka kontrowersja, bo to, o czym Bajot mówi, że ludzie sobie nieraz tłumaczą swoje porażki e, swoją tam e, wymysłami, że to wszystko przez grę, to nie jest prawda bardzo często i ja to rozumiem, ale trzeba znaleźć zdrowy rozsądek między tym i tym. Tak, takie rzeczy się dzieją, nie, nie zawsze przez nie przegrywam. Rozumiecie? Te dwie rzeczy mogą ze sobą razem funkcjonować. To nie znaczy, że musi być albo tak, że to się nigdy nie dzieje w grze, że gra jest zawsze GIT. Albo że te rzeczy dzieją się zawsze i dlatego przegrywam. Jest pewien balans po środku i, i dziwi mnie to, że, że Bejot idzie trochę w tą stronę. I mamy tutaj posty Bejota i zobaczcie sobie pierwszy z nich, który chcę Wam pokazać. W czwartek jadę 150 km w jedną stronę nagrywać. Pierwszy odcinek nowej serii będzie się działo. Mam światłowów 500 na 100, pisze ten chłop. Mam światłowów 500 na 100, czekajcie, bo nie będziecie tego widzieli. I, a wydaje mi się, że mój gameplay jest in, inny całkiem niż u prosu. Wszystko już sprawdziłem. Router za 2300 zł i, i nic dalej jest ciężko. Dogadan dogadane mam dwie osoby na dwa odcinki. W planach jest nagranie kilkunastu takich materiałów, ale jest jeden problem. Brakuje mi znajomych, których mógłbym jeszcze podstawić. No bo tu napisał jakiś chłop komentarz, mój komentarz, że zapraszam streamerów, żeby pograli u mnie w kleju z moim imieniem i nazwiskiem. Zapytałeś w komentarzach, czy ja się piszę na ten challenge. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy wy to widzicie, więc wam tutaj pokażę. O, em, na ten challenge, oczywiście, temat przyjazdu do mnie, zamiast coś pod dywan, że dzieje się jakiś określony komentarz. Cholera wie kogo, e, no i dobra, e, robienie z ludzi głupków, bo to jest ostawione ze swoim ziomkiem, tak się to w dzisiejszych czasach robi, i ja wam powiem tak, jak ja to wszystko obserwuję, teraz przechodzimy do meritum tego, co ja wam chciałem powiedzieć. Słuchajcie, e, wyjdźmy z tego, jak ja to wszystko obserwuję, co się tutaj dzieje w tym temacie, to się zastanawiam, to, to się za głowę łapie, powiem wam. E, Mamy po jednej stronie gościa, który... Okej, okay, może to jest jakiś dla niego niesamowity pomysł na serię. Mamy sytuację, porównam to właśnie z tym komentarzem przed chwilą tego gościa, który uważa, że to są jakieś ustawki ze znajomymi. Chłop jeden i chłop drugi po raz kolejny. BJ, mówię BJ i, i ten widz. I nie ma, nie ma środka jakby, nie? Jest jedna skrajność. Będę jeździł po całej Polsce, żeby udowadniać ludziom, że tak naprawdę to nie jest wina i jej internetu, że poza, poza tą jakąś serią, która ma być taka śmieszna. Nie wiem, dla mnie mi by się nie chciało. Ale może to tak jestem aparatem, może jestem wyjątkiem, że mi się nie chciało wyciągnąć telefonu i nagrać sytuacji z padem na ekranie. I drugi chłop, który twierdzi, że to jest ustawka e, i ucieka e, od tematu, gdy Beyot do niego napisał. Przynajmniej z tego co B odpisze eee, Pisanie o tym, że to są ustawki, że on Że ci ludzie są tam podstawieni, no to też jakby Po co, po co ktoś by miał robić takie ustawki Nie wiem, w ogóle dla mnie to jest jakaś totalna farsa, pytaliście się co o tym sądzę To jest moja opinia To jest totalna farsa Cały ten temat, że skill jest najmniej szanowany, no jest, bo ta gra jest najbardziej losowa, nie wiem jak yy, że, że aktualizacje nic nie zmieniają, oczywiście że zmieniają, w każd, każdego roku się pojawia taka Która yy, Gameplay psuje, żebyśmy mogli w mniejszym lub większym stopniu, żebyśmy mogli przyjść na nową część i zobaczyć, O, ale nowa część się w nią fajnie gra, bo oni część z, z tych rzeczy, którą mieli wcześniej zjarali jakąś aktualizacją po cichu i wszyscy to czują, ale nie potrafią tego wytłumaczyć, bo się na tym nie znamy, bo nie piszemy kodu, nie wiemy, co tam oni wpisali, a później Dostajemy demo, nowej gry, nową grę. I o ale się to fajnie gra, nie? Fajnie, jakby tak zostało. Udowadnianie wszystkim na siłę. też W ogóle spojrzałem sobie na kanał BJ przy okazji, jak to oglądałem. No, ma kanał też oparty o esport, nie? Ale yy, widzicie tutaj. Komentuje film, komentuje film lacha o tym, czy, czy została zniszczona. Yy, tutaj był jakiś filmik też o tym, że wygrał. Zrobił 20-0 na Wi-Fi w hotelu, że zrobił 20-0, tu że zagrał cały Puchar Fantazy bez Statygola. Wiecie, nikt na poważnie takich rzeczy nie tryharduje. Nikt nie tryharduje w Pucharu Fantazy. No, 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 no słuchajcie, no o czym my rozmawiamy? Puchar Fantazy. Nikogo nie obchodzi, czy w hotelu zdobyłeś 20-0, czy nie zdobyłeś? Na jakim Wi-Fi? Ale, ale mi chodzi o to, że tutaj w tych odcinkach jest taki jeden mały prostokącik, ja który jest dosyć istotny podczas tego co się dzieje tutaj o na streamie mówię o tym prostokąciku tutaj obok mnie widzicie go? i i tak sobie myślę że ja to jest znowu jakieś moje przypuszczenie że to już całe tutaj hardowanie porobienie 140 zerów Champions gdzie te nagrody nie są jakieś rewelacyjne gdzie bardzo dużo prostów robi sobie w ogóle jakieś tam, wiecie, jajce, jakieś challenge złotymi grakatami dalej To kłócenie się teraz widzami o to, że tak naprawdę aktualizacje nic nie zmieniają, że tak naprawdę to wszystko da się wytłumaczyć, że tak naprawdę wszystko jest zależne od skilla, udowadnianie, że w tej grze wszystko jest zależne od Skilla, gdzie obok gdzie, gdzie ma się te metody analizy obok pokazane tutaj, tak? Dobrze pokazuje z tej strony, nie, z tamtej, tu o tu Uh. No nie wiem, nie kojarzy wam się to z czymś, jak nie przechodzi wam do głowy jakaś taka spójna nić między tym, bo dla mnie to jest logiczne, nie? Fakt na przykład tego, że podczas naszej rozmowy z MRN-em, umawiałem się z MRN-em tylko na tą rozmowę, nie z BJ-tem, wbija nagle BJ-to, czym nie wiedziałem, bo chciał mi zadać kilka pytań i ja się umawiam na rozmowę z MRN-em, w ogóle się do niej nie przygotowywałem, to już wam mówiłem, macie ją na kanale, jak nie oglądaliście. Ja przechodzę porozmawiać a propos właśnie tego, czy jest sens, żeby wydawać pieniądze na skład i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o turnieje i w ogóle o tych turniejach, o, o tym, co tam się wydarzyło. I nagle wchodzi BJT i połowa rozmowy jest o moim filmiku na temat jego kursów, w których powiedziałem, że dla mnie one nie są warte wydawania pieniędzy. Um, Sprzed dwóch miesięcy ten filmik, tam w stosunku do tej rozmowy, czy tam nie wiem, z jakiegoś czy tam sprzed półtora miesiąca e, nagle chodzi BJOT i zaczyna mi mówić. I, i zaczyna, e, oczywiście do Manu mu co jakieś statystyki tchórz, e, który się chowa oczywiście za kimś, bo sam nie miał odwagi przyjść, ale pierwszy jest do podesłania statystyk, jak e, wiecie, z na tam kogoś. Nie, nie chcę nazywać tego najazdem, no ale. No, słuchajcie, nie, w ogóle nie umawiamy się na taką rozmowę, a nagle wchodzi BJ ze swoimi tam streamem, e, czekającym jakby na to i z jakimiś statystykami na mnie, e, żeby tylko podważyć każde słowo, które ja tam miałem. E, a i tak ostatecznie tej dyskusji nigdzie nie udostępnił. Jakby miałem lekkie wrażenie, że mimo wszystko rezultat tej dyskusji, patrząc na wasze komentarze na YouTubie i na TikToku, był taki sam. Wszyscy pisali, że wydawanie kasy na coś takiego to jest no. To jest totalna strata pieniędzy i swojego czasu. Czyli to, co ja mówiłem. Czyli okazało się, że ta dyskusja jednak nie poszła chyba w tą stronę, co trzeba, bo. I, i widzicie? Ta droga wyjaśniania ludzi, wyjaśniania mnie z tego, co mówiłem, wyjaśniania tych komentarzy, z tego, że w grę tak naprawdę wszystko jest ze skillem, że to się wszystko jakoś łączy wspólnie, przypadkiem obok takiego tematu. I zaraz będzie, że ja coś sugeruję, a nie zapytałem go o zdanie. Ja po prostu myślę. Jak widzę takie rzeczy, to myślę. I skoro mi takie coś przyszło do głowy, to wydaje mi się, że nie jestem w tym jedyny, że sporo osób może patrzeć na to podobnie. I teraz się zastanawiam... Okej, okay. część ludzi przekona. I hajs się będzie zgadzał. Ale czy to jest warte tego? Czy to jest warte... Zawsze BJ był taką osobą, która miała taki wizerunek, spoko gość, kontaktowy, potrafi jeszcze przy tym bardzo fajnie grać. I się teraz ten wizerunek zmienia. Mam wrażenie, trochę. Nie wiem, czy na lepsze to już Wam pozostawiam do oceny. Dla mnie jest to co najmniej dziwne. I jeszcze mówienie, właśnie takich rzeczy, gdzie no wszyscy wiedzą, jak to jest z tymi aktualizacjami i tak dalej, ale nie mam dowodu, nie mam zdjęcia z kodu. To jest, to jest tak jak kiedyś spotkałem gościa, który na czacie rozmawialiśmy w jakimś temacie NBA i napisał, że Jeremy Sohan. To by Michaela Jordana zrobił 20 do 0. Na przykład, już nawet nie pamiętam co to było za zdanie. Powiedział, po, po, powiedział coś takiego. Życzę mi Sohan z Jordanem w prime wygrałby 20 0 w grze 1 na 1. A ja mu piszę Co tu się dzieje na tym czasie, nie? Co ty gadasz w ogóle gościu? A on mi pisze: Na no udowodnij mi, żeby nie wygrał. Widzicie? To jest ta argumentacja, udowodnij, że nie wygrałby z Jordanem 20 do 0. No, przecież nie masz jak udowodnić, bo taki mecz się nie odbył. Bo nie masz jak tego sprawdzić. I to jest podobna sytuacja. Nie masz jak sprawdzić tego, czy w tej grze jest coś zmieniane, bo nie mamy do tego dostępu. Możemy tylko się opierać na naszych obserwacjach. Mówi Bejot, opieranie się na swoich empirycznych yy, odczuciach. A na czyich odczuciach masz się opierać, jeżeli narzekasz na to, co się dzieje w grze? No, no nie rozumiem tego. Jakby, no na czyich uczuciach, Na czyich uczuciach masz się. No nie, ty grasz, ty widzisz, co się dzieje, myślisz sobie, analizujesz. No nie wiem. Tyle. To jest mój komentarz. Trzymajcie się. Hej, hej.